Małgorzata Parys, witam Państwa serdecznie. Czas na wydarzenia telewizji regionalnej, a dziś między innymi. Protestujący nie usłyszeli wyroku przez koronawirusa. Chodzimy jak błędowcy. Szpital zbroi się przed jesienią. To jest element tego przygotowania się z naszej strony do jesieni. Sąd miał w środę wydać wyrok w sprawie blokujących torowisko mieszkańców Raszówki. Z powodu koronawirusa cały proces musi jednak ruszyć od nowa, a obwinieni nadal czekać. Pytają, czy decyzja sądu to jakie żarty. Sąd rejonowy w Lubinie zakończył w marcu postępowanie w sprawie blokujących torowisko mieszkańców Raszówki. Przypomnijmy, że ci w czerwcu ubiegłego roku przez kilka godzin wstrzymywali ruch na trasie kolejowej z Legnicy do Lubina. Pandemia koronawirusa sprawiła, że ogłoszenie wyroku miało się odbyć w środę. Przekroczone zostały terminy i nie było normalnego przesłuchania, tylko potwierdzaliśmy to, co na poprzednich przesłuchaniach. No, czy dane personalne, no wprawdzie pomówiliśmy się, że nie zmieniły się, ale o rok starsi jesteśmy już. No i to wszystko. I teraz świadkowie będą... W sprawie jeszcze raz trzeba przesłuchać obwinionych i świadków protestu. Wygląda na to, że cały proces musi się odbyć od nowa. Mieszkańcy Raszówki określają to w jeden sposób. Żarty. No to wie pan, ktoś komuś ukradł pociąg. My wywalczyliśmy słusznie, bo jeździ, zatrzymuje się, ludzie zadowoleni. A my chodzimy jak błędowcy. Kolejna rozprawa odbędzie się w sierpniu. Ogromne, bo blisko 7-milionowe dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego trafia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Pieniądze pozwolą na zakup specjalistycznego sprzętu, który szczególnie przydatny będzie właśnie w walce z pandemią. Specjalistyczne łóżka, kardiomonitor, wirówki laboratoryjne, zestaw do kraniotomii i wideolaryngoskop. To tylko niektóre z zakupów, jakie legnicka lecznica sfinansowała dzięki wsparciu w ramach przesunięć z pieniędzy unijnych. Na tym jednak nie koniec. Na Tkaczawę niebawem ma bowiem trafić m.in. platforma do diagnostyki molekularnej, urządzenia do dezynfekcji i sterylizacji, czy zapas środków ochrony osobistej. Dostaliśmy ogromne dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę prawie 7 milionów złotych. Jest to dofinansowanie dzięki urzędowi, dzięki panu marszałkowi czy zarządowi województwa dolnośląskiego z przeznaczeniem na sprzęt dla pacjentów naszego szpitala. Pandemia spowalnia, zauważają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, co widać także po sytuacji w legnickim szpitalu. Wciąż jednak trwają przygotowania do jesieni, gdy może dojść do kolejnej fali zachorowań, nie tylko koronawirusa, ale i grypy. To, że będzie tutaj już laboratorium, to, że magazyny, jeśli chodzi o środki ochrony indywidualnej, są pełne, to, że trafia tutaj ten sprzęt do wsparcia pacjentów i personelu medycznego. Liczymy na to, że to jest element tego przygotowania się z naszej strony do jesieni. Finansowa pomoc może okazać się więc nieoceniona. Jak przekonuje szefostwo szpitala, sprzęt, który trafia lub niebawem trafi do placówki, i tak musiałby być zakupiony. Pieniądze, które zostaną w budżecie, będzie więc można wykorzystać na inne cele. Bo te środki tutaj z racji tego, że mamy uwolnione, powiedzmy, że na sprzęt mamy zabezpieczenie, to możemy tutaj zainwestować w troszeczkę inną działalność, czyli tą onkologiczną, bo to jest w bardzo mocnym zainteresowaniu, bo wiemy, że zachorowalność na te choroby wzrasta i niestety wzrastać będzie. W szpitalu zaznaczają, że wsparcie województwa czują od początku pandemii. Zaczęło się od 700 tysięcy złotych, za które lecznica kupiła respiratory, w sumie 6 sztuk. 4 już są do dyspozycji, kolejne 2 niebawem trafią na oddziały. 24-latek ukradł 10 opakowań kawy o łącznej wartości 350 zł. Mężczyzna wszedł do jednego ze sklepów w Ścinawie, zabrał kilka paczek rozpuszczalnej i chciał uciec. Zatrzymał go pracownik ochrony.
24-letni mieszkaniec Ścinawy chciał wykorzystać chwilową nieuwagę ochrony sklepu. Gdy nikt nie patrzył, mężczyzna próbował wyjść, nie płacąc za towar. Na szczęście został zauważony przez jednego z pracowników ochrony, który udał się w pościg za mężczyzną w kierunku centrum miasta i po krótkiej chwili dogonił go i ujął. 24-latek nie chciał oddać skradzionej kawy i zaczął grozić ochroniarzowi. Na sygnałach szybko dojechał patrol z Lubina i zatrzymał agresywnego 24-letniego mężczyznę. Mężczyzna, który już wcześniej miał bogatą kartotekę, trafił do celi i usłyszał zarzuty. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia. A w dzisiejszych wydarzeniach zobaczymy jeszcze... Miedź w proszku na wagę złota. Huta Miedź Legnica prowadzi analizy i... Zarzuty dla kierowcy, który uciekł z miejsca wypadku. Nigdy nie miał prawa jazdy i był już objęty zakazem kierowania. 90 tysięcy złotych za kilogram miedzi, choć brzmi niewiarygodnie, już niebawem stanie się faktem. KGHM planuje wprowadzić na rynek miedź w proszku. W firmie trwają prace nad nową technologią produkcji. Sproszkowana miedź może mieć zastosowanie np. w przemyśle farmaceutycznym lub chemicznym. KGHM, który jest jednym z czołowych producentów na świecie, przygotowuje się do wprowadzenia na rynek miedzi w nowej postaci. Huta Miedź Legnica prowadzi analizy i rzeczywiście jesteśmy coraz bliżej takiej, no myślę, że całkiem atrakcyjnej technologii, będziemy o tym informować, ale wtedy mielibyśmy szansę być rzeczywiście znaczącym producentem na takim rynku. Innowacyjna technologia, choć stosunkowo nowa, jest już znana na świecie, natomiast w Polsce pojawi się jako pionierski projekt. No niewątpliwie w Polsce KGHM jest takim przedsiębiorstwem, no które w tej dziedzinie rzeczywiście będzie przodować i jest to właściwie pewne. Tak jak zresztą w większości nowoczesnych technologii, jeśli chodzi o hutnictwo metali, jeśli chodzi o górnictwo metali, więc tutaj myślę, że możemy spokojnie być pewni, że będziemy pierwsi. Niewykluczone, że w przyszłości KGHM będzie produkował także inne metale w proszku. Na razie jednak głównym celem jest sproszkowana miedź i na tym aktualnie skupiają się specjaliści miedziowego giganta. Nawet 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który najpierw spowodował wypadek, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. 27-latek nigdy nie posiadał prawa jazdy, ale był już wcześniej karany za wykroczenia drogowe. Do wypadku doszło 2 lipca na ulicy Poniatowskiego w Głogowie. Kierowca Audi uderzył w tył Skody, która w efekcie wpadła do rowu. Kierujący samochodem 73-letni mieszkaniec Głogowa odniósł dosyć poważne obrażenia. To są złamane żebra, to jest wstrząsienie mózgu. Kierowca Audi zbiegł natychmiast po spowodowaniu tego wypadku. Mundurowym udało się ustalić personalia sprawcy wypadku, ale ten postanowił sam zgłosić się na komendę. 27-latek mieszkaniec Głogowa, który nigdy nie miał prawa jazdy i był już objęty zakazem kierowania pojazdów mechanicznych, przyznał się do spowodowania tego wypadku, a ucieczkę swoją, która jest dla niego dodatkowym zarzutem obciążającym, tłumaczył właśnie tym, że bał się konsekwencji swojego postępowania. Mężczyzna usłyszał już zarzut spowodowania wypadku drogowego oraz ucieczki z miejsca zdarzenia i przyznał się do winy. Trwają zaawansowane prace przy budowie pierwszego ronda w mieście. Ma być wizytówką Złotoryi i poprawić sytuację komunikacyjną w samym centrum. Koszt inwestycji to 3,5 miliona złotych, a prace powinny zakończyć się w październiku. To jedna z największych inwestycji w ostatnich latach w Złotoryi. W samym centrum miasta na placu Reymonta powstaje rondo. Połączy główną drogę tranzytową oraz ulice Podwale, Kościuszki i Basztową. Zaczęło się od prac ziemnych. Najpierw trzeba było po prostu wymienić całą infrastrukturę, czyli zbudować kanalizację deszczową, wymienić sieć wodociągową, wymienić sieć gazową, położyć nowe kable pod oświetlenie, ponieważ tutaj po zakończeniu inwestycji pojawi się znacznie więcej latarni ulicznych, lamp stojących przy przejściach dla pieszych. Prace rozpoczęły się w lutym tego roku i zakończą się w październiku. Nowy układ komunikacyjny ma poprawić bezpieczeństwo i ułatwić wyjazd z bocznych dróg w centrum miasta. Co ciekawe, samo rondo też będzie charakterystyczne. Będzie miał kształt elipsy. Musieliśmy je tak zbudować ze względu na geometrię tego skrzyżowania, bardzo trudną geometrię skrzyżowania. Będzie wydłużone, tak? A po środku będzie się znajdował herb Złotoryi. Inwestycja ma kosztować około 3,5 miliona złotych. Połowę tej kwoty dołożył Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Grupa Polkowiczan mówi dość niszczeniu mienia. Dlatego zorganizowała akcję Zadbajmy o Polkowice. Ma ona uświadomić Polkowiczanom, jak poważny jest problem wandalizmu.
Wielu mieszkańców nie zdaje sobie sprawy, jak wiele kosztują naprawy szkód wyrządzonych przez nieodpowiedzialne osoby. Niektórzy nie wiedzą nawet, że za odnowienie zniszczonych przedmiotów płacą tak naprawdę wszyscy. Mieszkańcy przede wszystkim zgłaszają nam te liczne szkody na terenie miasta i gminy. Wydajemy rocznie na naprawy tych aktów wandalizmu ponad 200 tysięcy złotych. To są gigantyczne środki. Z aktami wandalizmu najczęściej spotykają się strażnicy miejscy. To oni podejmują zazwyczaj pierwsze działania w tych sprawach. Nasze patrole na co dzień kontrolują, sprawdzają te miejsca i każdy zauważony przypadek zgłaszamy do odpowiedniego wydziału, który zajmuje się naprawami. Natomiast w przypadku, gdy uda nam się dotrzeć do sprawcy, zostaje on ujęty i przekazywany Komendzie Powiatowej Policji. Pracuję w patrolu pieszym, więc najczęściej akty wandalizmu spotykam w trakcie patrolu. To są zniszczone ławki, uszkodzone place zabaw i tego typu zniszczenia. Jakby z reguły patrole nocne mają większe doświadczenie z aktami wandalizmu przy wiatach przestankowych, jakichś koszach, bo z reguły to się dzieje weekendowo, tak jak tutaj komendant zaznaczył, pod wpływem alkoholu. W takiej pracy codziennej to są raczej ławki, place, kosze na śmieci. Na problem uwagę mieszkańców zwrócić ma właśnie kampania Zadbajmy o Polkowice. Wspólnie z całą ekipą osób, które to przygotowywały, zastanowiliśmy się nad pomysłem, w jaki sposób to zrealizować. Jaki cel ta akcja, żeby miała, a jaki wydźwięk, a później przygotowywaliśmy się łącznie do kręcenia filmu i ten film powstał. W akcję społecznie zaangażowali się członkowie Centrum Wolontariatu, piłkarze KS Górnik Polkowice, zawodnicy z Armii Polkowice i strażniczki miejskie. Jeżeli ktoś ma zapędy, jeśli chodzi o siłę i wyżywanie się na przestrzeni publicznej, na wszystkich urządzeniach, zapraszamy na nasze mecze. Tutaj można pokrzyczeć. Gramy w drugiej lidze. Ostatnie 4 spotkania z bardzo ciekawymi zespołami, więc jakby można tutaj swoją siłę wykorzystać do krzyczenia i kibicowania zieloną. Finałem tej akcji będzie realizacja poważnego zadania, które pomoże zwalczać występki tych, do których ważne przesłanie nie dociera. Docelowo, i to chciałbym bardzo mocno podkreślić, ta akcja domknie się narzędziem bardzo skutecznym, na którym teraz pracujemy, czyli monitoringiem. Jesteśmy w trakcie postępowań przetargowych na budowę monitoringu i to już będzie taki, można powiedzieć, bicz na wandali, dzięki którym będziemy mogli ich na gorącym uczynku wyłapywać. To też pozwoli, podejrzewam, bardzo mocno zmniejszyć ilość tych aktów wandalizmu na terenie Polkowic. Wszystkie spoty zrealizowane w ramach akcji Zadbajmy o Polkowice umieszczono na portalach społecznościowych gminy. I to już wszystkie informacje w dzisiejszych wydarzeniach. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.